Witam Was tutaj, cześć, cześć, Alzenosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines, nie, z Minecraft PlayStation 4, już się przyzwyczaiłem. Nie było ostatnio odcinka w weekend, jest dzisiaj tutaj w środę, już znaczy, dokładnie to nie wiem dokładnie kiedy to się pojawi, bo ja to nagrywam zupełnie w inne dni, ale mówiłem już w innych odcinkach, bo to jest trzeci seria, którą regularnie prowadzę, powiedzmy. Więc tutaj też się powtórzę, szukam nowego komputera i chwilowo mam trochę mało czasu, bo próbuję znaleźć jakiś najlepszy, a niestety znalazłem tylko trzy najlepsze. I jak tu wybrać pośród nich? No oczywiście liczy się to jest cena. No dobrze, szczerze mówiąc, nie pamiętam co byliśmy w ostatnim odcinku. Okej, dobra, pamiętam. Byliśmy w jaskini, zdobyliśmy... O, złoto się całe przydobiło, świetnie. Weźmy sobie połowę i dajmy tutaj na przepalenie. Czy tutaj? Nie, dobra. To wejdźmy sobie na górę. I tak, do naszych surowców dorzućmy to. Mamy diamenty, mamy to. Z tymi dwoma rzeczami można byłoby teoretycznie zejść do Netheru. Enchantik i takie tam. Ale z tego co pamiętam, raczej mówiłem, że zrobimy sobie tutaj tą naszą całą trasę. Jednakże do tego wszystkiego jest potrzebna jedna rzecz, której tutaj nie mam. Czekajcie. Naprawdę wszystkie skrzynie, ale nie przypominam tego sobie. No więc wyjdziemy. Nie będę już was tutaj zanudzać wychodzeniem i wchodzeniem i takie tam. Musimy znaleźć w trakcie tej naszej całej tutaj zabawy slajma. Do tego nie wiem czy widzieliście to. Głupia aktualizacja. Dobra, kontynuuj grę. Potrzebny nam jest nie świat przetrwanie, czy to tak, ale tutaj normalny, ponieważ potrzebujemy stworów, potworów i takie tam. Dobrze, stopper pokazuje mi 2 minuty, więc powinniśmy się spokojnie dzisiaj wyrobić. Dobra. No i tak, teoretycznie możemy sobie zrobić jeszcze mieczyk diamentowy, ale nie wiem czy jest sens. Nie, na razie nie. Dobrze, tak więc zaraz właśnie, co ze szkłem? Chyba z tego co pamiętam to, że szkłem sobie odpuściliśmy. Dobra, jak to miało wyglądać? To tak, tu jest tłok, tu będzie redstone, tu będzie półpłytka. Powiedzmy, że to jest półpłytka. No to jest półpłytka, to jest melon. Melon zostaje zniszczony przez półpłytkę i pod tym... Aj, to będzie trochę głębokie. I jakoś na takiej wysokości, jak tu jest to... O, pobrało mi się właśnie aktualizacja z Minecrafta, świetnie. Ale teraz to już gram, nie będę przytypać. I gdzieś tutaj, tak, ta pochodnia tu nie jest niezbędna, będzie jeździć minecart. Dobra, zapraszam Was na kolejnego szybkiego timelapsa. Przerobię tutaj całą tą przewierzchnię. Na razie korzystam z tego żelaznego kilofona, bo diamentowy wiadomo jest fajny, ale jak nie trzeba, to nie musimy. Tam widzę chyba jakieś coś ciekawego. No i później, jak nie znajdziemy, to slime'a trzeba jakiegoś robić. Dobra, lecimy z tego. No dobrze, to lecimy tak. Znowu wracamy. Już jakby coś, jakby ktoś się zastanawiał, już z góry przypominam. To, co mówię teraz i mówiłem przed chwilą, prawdopodobnie się będzie trochę różnić, jak zawsze. Musimy trochę wyciąć tutaj, wiecie, miejsca pod te tory kolejowe, które musimy tutaj wstawić na dole, aby to jako tako działało. Sporo trochę za mało miejsca zrobiliśmy, te szyby źle wstawiliśmy, ale dobra, musimy zrobić to, żeby moby się tutaj żadne nie spawnowały. Ale co najważniejsze, musimy jakiegoś slime'a załapać, bo to by się nam przydało mimo wszystko. O, właśnie o tych szybach mówiłem, ponieważ one tutaj są nam trochę zbędne, ponieważ tam będą musiały być kwiatki. Więc no dobra, jakoś ujdzie, będzie trzeba robić nowe szkło, ale tym się zajmiemy. Dobra, teraz zróbmy sobie trochę torów, skraftujmy. Tak dla zasady, no bo wiecie, musimy jakoś puścić ten wagonik też, co nie? Jeszcze hopper. Nie wiem, czy to zrobiłem. Nie, chyba nie. Dobra, no i tory w jedną i w drugą stronę. Mniej więcej jakoś tak to powinno wyglądać. Dobrze, no i wracamy. Tutaj już chwilę przemilczałem. Trochę więcej, może trochę za dużo. Czekajcie, zacznijmy od tego, że tak. Tego tu nie powinno być. A, no tak, dobra. Jeszcze wytnę tam, co jest na górze potrzebne. Ale tak, zrobiłem już tory. I teraz pytanie jest takie, czy to nam wystarczy? W
w takiej odległości. Skraftujmy sobie drugą pochodnię i wózek. Ojej. Dobra, robi się dzień. Jeszcze muszę pójść z fanegą po szyby, bo tutaj ich nie może być. Bo tak, tu będzie na przykład arbus, a tu będzie to, co roślina, wiecie. Bo z jednej części wyrasta, a z drugiej... To rozumiecie, zresztą mogę wam tutaj pokazać to. Dokładnie. Czekajcie, tylko muszę przedostać się przez to wszystko. Tak, ja swoją nogą też znalazłem, jak to powinno wyglądać tutaj. To powinno... Dobra. Won. Tak. To won i... Nie uzbiera nam się tyle. No dobra, jak będzie dostęp, będzie dobrze. Chodzi mi o to, tu jest jedna część, a tu jest druga część. Wow. Śnieg. Czyli na to jest jedna część, na to jest druga, dlatego musimy trochę poprzestawiać i jeszcze z fanegą później będę musiał się przejść po trochę piachu, ale z tym to nie będzie problemu, bo tu mamy go dosyć dużo dookoła. Dobra, czekajcie, mieliśmy sobie skraftować wagonik. Wagonik z lejem. To od razu może tak. Najpierw skrzynka. Skrzynka. I lej. Leje są obszerne. Żelazo. Mam nadzieję, że wystarczy nam tego wszystkiego. Pewnie nie. I wagonik. Wagonik z lejem. Dobra, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. I teraz mi się przypomniało, że mamy to źle zrobione. Jeździć i jeździ, ale... On tak nie może jeździć cały czas. Czekajcie, jak ja to zbudowałem kiedyś? Aha, dobra, to musiało być jeszcze większe. Tylko czy mi się tutaj to opłaca? Czekajcie, muszę się... Chwila. Muszę się zastanowić, jak to wcześniej wyglądało na moim zwykłym świecie Survival PS3. Okej, okay, dobra, rozumiem. Teraz to rozumiem. Potrzebujemy jeszcze więcej. I pod tym też jeździ, bo na tym też zostawiają. Pojawiają się czasami itemy. I teraz będzie wszystko dobrze, ponieważ będą podwójne tory. No i tak dalej. Z czego my takich farm tutaj pod spodem zrobimy trochę parę, bo trzcina cukrowa też się przydaje, co nie? Dawaj, łapie. O, złapało, świetnie. Tu, tu i tu. Dobra, no i tutaj jeszcze musimy zrobić te tory, dobra. I teraz nie mamy wyjścia. A, jest coś. No i teraz ja to przebuduję, aby to jako tako wyglądało i zajmiemy się górą. No i chciałbym to dzisiaj zrobić. Dzisiaj nawet może być taki krótszy odcinek, bo chcę tylko tyle zrobić. Ale to i tak sądzę, że będzie to aż tyle, jak na te odcinki. Dobra. Dobra, no to lecimy z ciągiem dalszym timelapse'a. No dobrze, i wracamy znowu na antenę. Tak, te tory niestety, ale źle zrobiliśmy, ponieważ na moim starym świecie, to już tam bardzo dawno nie grałem, swoją nogą chyba będę musiał zagrać, bo jednak te konstrukcje, które tam były, to były idealne pod z każdym względem, zbierały masę surowców, a tu my i tak potrzebujemy, no właśnie tego, tylko trochę mamy mniej miejsca, bo to jest jednak góra. Dobra, wszystko zrobiliśmy, wagonik zaraz puścimy, no i chyba zaraz, czekajcie, czy wszystko? Dobra, możemy wracać. Dobrze, jak widzicie, wagonik się udał, jeździ, spada trochę szybko i teraz z tego co pamiętam, jeżeli sobie skraftujemy dźwignię, to on tu się powinien zatrzymać i zasada działa na tym, że my po prostu go włączamy co jakiś czas i on sobie po prostu zbiera, ścina się z góry. No dobrze, to podłogę mamy zrobioną. Teraz wystarczy tak, żeby było prościej. Zrobimy, teraz wam pokażę, na czym to polega. Na pewno te szyby niestety trzeba usunąć. Szkoda, że nie mamy CD Toucha, ale dobra. I teraz tak, tutaj tą przestrzeń nie bez powodu zostawiłem, bo tu będzie trochę stone'a trzeba wciskać i w ogóle. I teraz po prostu dajemy gdzieś tak od tego miejsca na pewno będą już rośliny rosły. Tutaj chyba też możemy, tak żeby wszystko się zbierało, tak. No dobra,
Kolejny tajemnic? Czemu nie? Wagonik się udał, ale to nie wszystko, tak. Ja jestem znowu wyrwany spod kontekstu. Musimy teraz zrobić miejsce na to, gdzie będą te sadzonki. Przy okazji musimy poustawiać te czerwone pochodnie, tak aby tory były cały czas aktywne i żeby można było jeździć, tak. Więc tutaj sobie zróbmy. Teraz to uprawimy na rolnym, to też trzeba będzie, jeszcze trzeba nawodnić. O, tu jest masa rzeczy, których szczerze powiedziawszy nie lubię. Bo jeszcze jak będziemy robić farmę trzciny cukrowej, to tam jest o wiele prościej, jest po prostu trzcina, jest woda, ale nie ma uprawiania, uprawiania, więc jest trochę prościej, trochę. Tam mamy jeszcze otwartą przestrzeń, ale musimy po prostu na nią uważać. Co tu jeszcze musimy wziąć sobie? Na pewno motykę. Dzięki której to sobie trochę weźmiemy. Pół płytki, tam się niech to przepala. No i tutaj sobie zmienimy wodę. Tak, o, nie mam miejsca, chyba. Lecimy na dół, do naszego źródełka, na górę i musimy porzucić sobie tutaj źródełko, tak, abyśmy mieli spokojnie wszędzie. Dobrze, tak, żeby nie było, że wszystko było z timelapse'a zrobione, to wracam z powrotem. Tak, czekajcie, czy tu jest jeszcze jakaś pochodnia? Tak. I zastanawiam się, nie, on tutaj, jak widzieliście, tam przejechał. Znaczy, zresztą, wy mnie słyszycie, tylko później to już ręcznie nagrywam. Dogrywam się. Tak, żarcie mamy. Musiałem jeść. Tutaj przepalam, bo to się przyda później. Co ja chciałem użyć? Czekajcie. Czego? A, już wiem, motyki nie mamy. Czy wy to słyszycie? Pauza, naprawdę pauza. Dobrze, pewnie ten odcinek jest już i tak pocięty, że nieważne. Może to do wpadek wkleję czy coś, bo znowu jakimś dzieciakom wpadła tu piłka. Jest naprawdę irytujące, kiedy na podwórko mi wpada jakaś piłka i to jeszcze nie moja. No. Nie, czy no wiadomo, że nie moja. No jakby była moja, to bym się w ogóle nie przejął. Dobra. Tutaj trochę przytniemy, bo tutaj nie jest potrzebne. I tak, z tego co pamiętam, to jest na długość 5 kratek, więc tu spokojnie powinna uprawa się odbywać. Z tym, że uprawa musi być tylko tu. Szkło tu się przyda naprawdę. I tu. Tak? Czemu to jest? Nie, to chyba działa. Czekajcie. To źle wróży, przyznaję. Jeśli coś można zrobić, to tak, wrzucić pół płytki tutaj. W sumie nawet tutaj to można. Tu i tu. I tu będzie z głowy. I jeszcze jedną. Czekajcie, bo tutaj sobie przy okazji zrobiliśmy źródełko. Tutaj sobie wywalmy. Tak? Dobra, tutaj idzie i jeszcze... Dobra. Dobrze, że jest to odpowiedni zasięg tego. Dobra. To już powinno iść. Teraz wystarczy pójść, zebrać arbuzy. Jak jest z czasem? 22 minuty. Dobra, nie, to chyba nam się uda zrobić całą maszynę bez tłoków. Wtedy trzeba będzie po prostu później wrzucić i będzie gotowe z tego, co mi się wydaje. No, tu się przypala. Mam znowu puste wiaderko, to jest tak irytujące. Mieliśmy przerobić... Teraz, tu jest żarcie. O, no to bardzo dobrze. Nasiona arbuza, nasiona dyni i chyba na jedno i drugie to działa ta maszyna. Tak więc, dyni będzie trochę mniej. Chyba, że czekaj, będą tu dynie, są dynie. Dobra, to może będzie i więcej. Może tak porówno zróbmy. Ile mamy dyni? Dobra, 18 dyni. I arbuzów też byśmy zrobili 18. Dobra, o, jeden więcej arbuz, tak, dla niepoznaki. Dobra, bo arbuzy to się przydają do jedzenia. Jak widzicie, bo one mało dają, ale się szybko je zjada, więc mogą być. Dlatego tutaj się żadne potwory nie chcą, jak na złość, też robić.
Dobrze, z jednej strony będzie to, z drugiej będzie to drugie. Z kolei mówię, że ja naprawdę nie mam. Nie, ty tu nie. Tu. I sadzimy. Dobra, powinny urosnąć i wy tutaj z tej drugiej strony. Tak, do pełni szczęścia potrzebne jest nam dużo, dużo szkła. Dobra, i teraz trzeba wyciąć. Tak, tego tłoka tu na pewno nie będzie. To już od razu mówię. O, redstone tu był od razu. Fajnie. Tak, co tu się przyda? Na pewno się tu przyda nawet tak chwilowo zamknąć to, bo to jest niebezpieczne. Dalej, tutaj ja bym to. Bo tutaj. No to już zrobił się pełny mój pakiet. Coś takiego. Przy okazji można to jakoś doświetlić. Dobra, no i tak. I one mają tutaj sobie rosnąć. Ja w tym czasie zrobię dziury na górze na redstone i takie tam. A i widzimy się za chwilę. No mam nadzieję, że to nam się uda zrobić. Dobrze, no i kwiatki sobie rosną. To jest bardzo ważna rzecz. O, widzieliście? Wy to, gdybyśmy byli na normalnym biomie, by tu się na nas już wylała woda. A tam jest po prostu lód. Musimy sobie przygotować miejsce na podtłoki i redstone. Tłoków raczej nie będzie, bo jak może zauważyliście, nie znaliśmy żadnego slajma. Ale lepiej mieć to przygotowane i po prostu w następnym odcinku od razu wystartujemy z tym, żeby mieć wszystko gotowe na miejscu, nie? No ma, lecimy. No dobrze, no już co, dzieje się, dobra, obcięłem tutaj rośliny, pojawia się co jakiś czas, teraz tak, jedyne co, muszę się opróżnić, w sensie z moich skarbów, mapę też, idziemy sobie pozbierać właśnie to szkło, tłok na pewno możesz zostawić, czerwoną pochodnię tym bardziej, pół płytki również. Tylko z tym, że takie rzeczy się wrzuca do tutaj. To też. Wiadro zaraz sobie napełnimy. Motykę można wyrzucić. Dobra. Jeśli jeszcze coś sobie skonstruujemy, czekajcie, tylko to teraz wyrzućmy. To będą na pewno, bo to się przydaje, łopata. Żelazna. Dobra, no i dalej to sobie już jakoś poradzimy. Dobra, czy wszystko mamy i wyrzuciliśmy niepotrzebne rzeczy? Chyba nawet za dużo niepotrzebnych rzeczy wyrzuciliśmy, bo nie widzę pochodni. A to by się nam przydało. Dobra, trzeba będzie też pójść jakoś po węgiel. Dobra, idziemy na dół. W związku z tym, skoro mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Zróbmy sobie jeszcze tylko jedną pochodnię. No i przy okazji może jakieś potwory czy coś znajdziemy. A, jak tu potwory, jak tu jest wschód słońca. No to trudno. Dobra, ale lecimy teraz tutaj na dole, żeby coś może ciekawego co nieco znaleźć. O, przy okazji, to już nasza farma. Spełnienie zapomniałem. No, nic dziwnego. Nie było mnie tu dosyć dawno na dole. Dobra, lecimy z timelapse. Panie i panowie, teraz najlepsze, nagrywam drugi raz ten materiał, bo mi się zaczęło crashować i tu okazało się, że program się po prostu zbugował i nagrywałem za długo i w ogóle masakra i nie. Dziękuję bardzo za coś takiego, więc teraz, dobrze, lecimy z tym, chcę to szybko zrobić, naprawdę. Już drugi raz nagrywam ten moment, kiedy ścinam pijak i to po prostu trochę nudne. Wiem, że wam się to nie podoba, chociaż na przyspieszeniu nie jest aż tak strasznie, więc dobra. Po prostu przeżyjmy to. Tak, chłopaty. No, pijaku trochę trzeba zebrać, bo potrzebne będzie na szkło. Widzę, że teraz mi się monitor nie crashuje, będzie lepiej, naprawdę. Mówi wam ludzie, teraz powinno to się udać. Tylko jeszcze chwila. Dobra, biegniemy już, biegniemy do naszego domku. Chwila. O, wieśniak. Dobra, wracamy i lecimy na górę. Dobrze, wracamy. Dzisiaj już chyba po raz ostatni. No tak, mamy do przetopienia dosyć dużo piasku. Węgla mamy. Na ile mamy? Potrzebujemy jeszcze na pochodnie, więc nie jestem przekonany, czy to wszystko się uda przypalić. Także ja ze swojej strony dziękuję, chyba będę dziękować za dzisiejszy odcinek, bo.
przydałoby się nam więcej sudowców. Na pewno zaczniemy kolejny odcinek od tego, że musimy zachować jakiegoś slajma, no, z rzeczy oczywistych. A jeśli coś jeszcze teraz zrobimy, to na pewno załatamy tą dziurę irytującą mnie. Pójdziemy też po jakieś wiadro lawy, aby przytopić to wszystko i może zbudujemy mega piec, który by też się nam przydał. No i ogólnie wszystko tu już jest gotowe do tej automatycznej produkcji. Jedyne, czego nam brakuje, to timera, podłączenia tego redstone'a do dolnego redstone'a. No i jeszcze z takich rzeczy ciekawych, no to właśnie tych slime'ów. Bo tłoki sobie jakoś już tam zbudujemy, ale nie samych tłoków mało zrobimy. Także, ale przynajmniej mamy trochę już tej ziemi, czy piachu. Tego możemy trochę już przepalić. Ja tu sobie załatam tą dziurę. Tak, jasne, załatam sobie tą dziurę. Jeszcze spadnij, zabij się na koniec odcinka i będzie w ogóle happy end. Co nie wiem, chyba tędy mogę wchodzić, co nie? Może będzie szybciej. Może, kto to wie. Dobra, widzę, że szybko to dosyć się przepala. Ja tu będę podrzucać jak najwięcej tego. Choć nie ukrywam faktu, że idę teraz, po pierwsze, zatędę dawać ten film, po drugie, zagrać sobie jeszcze w inną grę. Więc, dobra. Czekaj. Tu byśmy sobie to załatali, tu też. I tu, i tutaj, i tu. I tutaj też będzie trzeba to wszystko jakoś ładnie, nie wiem. Chyba z tego pamiętam, jeżeli nie ma miejsca na moby, to się nie będą spawnować, chyba. Ale to wszystko i tutaj też będzie to wszystko zamknięte. Prawdopodobnie glowstone'em, bo on będzie świecić i takie tam. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie sobie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, ale idzie nam to coraz lepiej. Może niedługo już w końcu skończymy tą farmę i zejdziemy do piekła. Cześć!